przyjechałam właśnie pod Action, żeby wparować, zobaczyć, czy są jakieś nowości. Jeszcze w tym roku mnie tutaj nie było, tak więc mam nadzieję, że coś ciekawego uda mi się tutaj znaleźć. No i że znów zrobimy sobie jakiś taki makijaż kosmetykami, nowościami z Action. Także mam nadzieję też, że uda mi się zabrać Was ze sobą do środka i ograć trochę, pokazać Wam, co ciekawego się zmieniło, czy może się nic nie zmieniło w sklepie. Także jesteście ciekawi? No to chodźcie. Końcówki kolekcji. Oczywiście kolory są jakie są, ale myślę, że coś tutaj sobie wybiorę. Mniej popularne odcienie. Mamy tutaj też Max Factora. Zobaczcie, popularny, znany Radiant Lift. Z tym, że jest dość ciemny. 90 Amber to jest taki już, no, bardzo nieeuropejski, że tak powiem, odcień, ale cena powalająca, 16,95, także bardzo dobra cena. Słuchajcie, no jest tutaj trochę nowości, coś tam nowego się nam pojawiło, między innymi mamy tutaj nowe palety z cieniami do oczu, a te są podobno świetne, dużo z Was pisało, że właśnie ta seria palet stylizowanych na Huda Beauty jest bardzo dobra jakościowo. Tak wygląda ta paleta w środku, myślę, że na pewno ją sobie wezmę. No i co, no tutaj mamy na przykład taką kolorową paletę, tak się prezentuje, no ta już jest bardziej taka zwariowana, letnia, także tą chyba sobie jednak odpuszczę. Natomiast zobaczcie, moje ulubione pyłki tutaj są do ciała, zmieniło się nieco opakowanie i kolory. To są najfajniejsze produkty w mojej ocenie, które są warte zakupu. Cena ta sama, natomiast tak jak mówię, opakowania i delikatnie odcienie są inne. Jeśli chodzi jeszcze o nowości, no to mamy trochę tutaj takich pomadek, balsamów do ust, różnych, przeróżnych, tutaj Nivea. Te wyglądają fajnie, szczupa czupsa. Tak to wygląda. Tutaj jest jakiś taki bardziej walentynkowy balsam, błyszczyk. Tutaj jest 7 masek na 7 dni za 13 zł niecałe. Także zobaczcie, że też jest świetna oferta, jeśli chodzi o maseczki. W ogóle maski do twarzy bardzo fajne w Action są, także polecam, bo to też jest dobry zakup. Tutaj jeszcze mamy produkty z Max Factora i z Rimmela. Zobaczcie, za 17 zł. Szczerze mówiąc, nie widziałam nigdy tej maskary. Reszta to wszystko jest to, co było. Nie ma tutaj zbyt wiele nowości. No tak jak mówię, jedynie te końcówki kolekcji, które gdzieś tam tutaj się nam pojawiają. O, tutaj mamy na przykład Rimmela. Tutaj mamy Bourjois. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to muszę Wam powiedzieć, że jakoś tak nowości nie widzę. No, na pewno pojawiła się powoli już sekcja na lato, zobaczcie, z produktami do opalania. Tutaj mamy sekcję walentynkową. Słodkości, misie, pluszaki, jakieś kubeczki, inne upominki właśnie na walentynki. Czy Ty czujesz, że rymujesz? Tu jeszcze jest ciekawa bardzo półka. Słuchajcie, to jest miejsce, gdzie się wchodzi do Action i są różne promocje, różne, no, widzimy, no tu jest tak naprawdę wszystko pomieszane. Ale tutaj też fajnie można znaleźć nieraz ciekawe rzeczy, właśnie kosmetyki. Tu jest na przykład szmatka do zmywania twarzy, makijażu za 3 zł, słuchajcie. To jest naprawdę świetna cena. Mamy jakieś lakiery do paznokci. O, zobaczcie, roller diadeitowy, który kosztuje 14 zł. To też jest świetna cena, prawda? Także no, tutaj jest taka, tak jak mówię, sekcja pomieszanie z poplątaniem, tu jest wszystko, zaraz tam idę sobie popatrzeć na świeczki, no ale kosmetyki tutaj też się znajdują. O, to jest to, co przykuło moją uwagę, świeczuchy, 8 zł, uwielbiam te świeczki od nich, a ta wielka, zobaczcie, za 17, także no coś tutaj sobie na pewno kupię. Powoli też pojawiają się już wielkanocne akcenty. Także no, sklepy już powoli też przygotowują się do Wielkanocy. Można sobie kupić takiego wielkiego królika za całe 40, niecałe 40 zł. Słuchajcie, udało mi się kupić kilka kosmetyków, bo nic ciekawego więcej nie było. Tak więc to, co mnie interesowało, wzięłam. Kupiłam też oczywiście jakieś świeczki, ale to wszystko Wam pokażę w domu, jak wrócimy.
Także wracamy teraz do domu i zabieramy się za makijaż. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że trochę spóźniłam się, jeśli chodzi o walentynki, no bo patrząc na te produkty, no sami powiedzcie, wyglądają bardzo walentynkowo, taka trochę walentynkowa kolekcja, prawda? Słuchajcie, kupiłam paletę, paleta kosztowała mnie 20 zł bez 5 groszy, czyli 19,95. Tutaj mam błyszczyk w kształcie róży, który kosztował niecałe 5 zł, 4,90 chyba coś. Paleta po otwarciu wygląda tak, prawda, że piękna. Już nie mogę się doczekać, kiedy sobie ją przetestujemy i zanurzymy w niej palucha. No i to będzie, podejrzewam, taki bardzo romantyczny, walentynkowy makijaż. Nie kupowałam dużo, bo część z tych rzeczy, które były na półkach, już albo testowałam wcześniej, miałam je, albo po prostu wcale mnie nie kusiły, nie porywały i były bardzo średnie, więc stwierdziłam, że na siłę kupować nie będę. Ale mam tutaj też dwa produkty do oczu. Po pierwsze to jest kredka czarna, tutaj jest gąbeczka do rozmazywania, do smokey eye, kosztowała też niecałe 5 zł, 4,60 chyba, no 4 z drobnymi na pewno. No i tutaj mam eyeliner, którego też wcześniej nie testowałam i jestem bardzo go ciekawa, który też kosztował 4 zł z drobnymi, niecałe 5 zł, poniżej 5 zł. No i mam też jeszcze dwa produkty do ust, które też bardzo mnie no zaciekawiły. Po pierwsze to jest tutaj taka pomadka z Nivei, która jak widać ma kolor, ona będzie delikatnie barwić usta, no i ten kolor bardzo mi się spodobał, bo były różne odcienie, jakieś tam chyba czerwienie, róże, ale ten taki nudziak, no sami powiedzcie, bardzo interesujący, prawda? To jest Rosy Nude Crayon Lipstick, czyli balsam, który właśnie ma w sobie naturalne oleje, kosztował niecałe 8 zł, 7,60, też coś koło tego, poniżej 8 zł na pewno. No i mam jeszcze końcówkę kolekcji, jeśli chodzi o NYXa. Skusiłam się dlatego, bo bardzo mi się spodobał ten odcień i pomyślałam, że no kto wie, czy do tego makijażu oka, takiego właśnie walentynkowego, nie zrobimy sobie takich ciemnych, bordowych ust. I ten produkt kosztował 8,95. Okej, a tutaj się pomyliłam. Nivea kosztowała niecałe 7, 6,85, czyli o złotówkę się pomyliłam. No, czyli ta pomadka jest jedną z droższych produktów w zasadzie, jeśli chodzi, no tak, paleta i później ta pomadka z NYXa. Jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam, bo nie mogłam się oprzeć, to są świece. Słuchajcie, tutaj mam, no zobaczcie, ona pięknie wygląda. Świetna jest ta świeca. I co jest najfajniejsze, bardzo mocno, bardzo intensywnie, pięknie pachnie, więc jako świr świeczkowy ostatnimi czasy, bo palę namiętnie, musiałam po prostu się zaopatrzyć i tutaj mam jeszcze taką świecę. Mamy tutaj dwa knoty, też pięknie pachnie, tutaj mamy białą herbatę i Cinoki. Pięknie się prezentuje, bardzo minimalistyczna, ładna, wielka świeca. To już nie pierwszy raz, kiedy właśnie mam świece z Action u siebie w kolekcji, palę i bardzo jestem z nich zadowolona. Tak więc chciałam je tylko Wam tutaj pokazać. Dobra, no to co, przechodzimy już do samego makijażu, działamy, bawimy się. Osoby, które są tutaj po raz pierwszy, zachęcam, zostawiajcie kochani suba, po to, żeby ten kanał się rozwijał, a Wy, żebyście przede wszystkim dostawali powiadomienia o nowych filmach, żeby nic Was nie ominęło. Dobra, no to co? Zaczynamy? No i jak już widzicie, podstawę makijażu mam gotową, zrobioną, ponieważ tak jak Wam już wspomniałam, nie kupowałam wszystkich kosmetyków do makijażu, tylko te, które przykuły moją uwagę. Tak więc tak, jeśli chodzi o bazę, no to dzisiaj kończymy resztki. Tak, chcę po prostu wykończyć, bo bardzo lubię tą bazę. To jest Bare Minerals Good Hydration, baza, nie chcę mówić, że gęsta, ale mocno po prostu nawilżająca, mocno odżywcza. Czuć, że ta skóra wręcz jest taka napompowana po tej bazie. Jeśli chodzi o podkład, dzisiaj sięgnęłam po mojego ulubieńca, jeśli chodzi o cerę suchą i taki podkład drogeryjny. I to jest Bourjois Healthy Mix z witaminami C, E, B5. Podkład, który przykrywa oznaki zmęczenia, cera jest pełna blasku do 16 godzin. No, czyli brzmi jak idealny podkład dla cery suchej, prawda? Także ten podkład w odcieniu 53
mam dzisiaj na sobie. Jeśli chodzi o korektor, to dzisiaj użyłam Rimmela Lasting Matte, bo dawno tego produktu u mnie na kanale nie było, w odcieniu 010 Fair Ivory. Korektor, który jest taki w pacynce, bardzo leciutki, ładnie przykrywa niedoskonałości, odbija światło, ale trzeba uważać, żeby nie dać go zbyt dużo, bo no niestety, ale on jest dość takim matującym, matowym produktem, który no może gdzieś tam podkreślać zmarszczki, jeśli przesadzimy z jego ilością. Jeśli chodzi o puder, to tutaj mam swój ulubieniec po raz kolejny, tym razem Max Factor Miracle Veil, puder rozświetlający, bardzo drobniutko zmielony, jak puszek, który pięknie wygładza, bluruje, no i przede wszystkim utrwala podkład i twarz. To jest produkt, po który bardzo często sięgam w makijażu, kiedy chcę mieć pewność, że skóra będzie wyglądać pięknie przez cały dzień, a nie będzie po prostu obciążona, nie będzie jakiejś dodatkowej warstwy pudrowości, czy jakiegoś takiego mocnego zmatowienia, skóra nie będzie wyglądała tempo i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o brwi, no to dzisiaj sięgnęłam po pomadę i użyłam Eveline, to jest Eyebrow Pomade w odcieniu Blond, także ten produkt mam dzisiaj na brwiach. No i jeśli chodzi o kontur, bo delikatnie też już sobie gdzieś tam zaznaczyłam właśnie te kości policzkowe, to jest Eveline Glow and Go Bronzing Powder Jamaica Bay 02 odcień. Ten bronzer jest troszkę taki świecący, on delikatnie ma blask, trochę jakby wpadał w złoto, no tak się mieni. Oczywiście na policzku to jest bardziej taka satyna niż jakiś taki mega mocny blask, ale trzeba mieć to na uwadze, że on no gdzieniegdzie delikatnie taka poświata złota zostaje. Także skóra wygląda przez to bardzo taką, no taką rozpromienioną, świetlistą. Mam wrażenie nawet na taką wypoczętą. Dobra, no to co? Przechodzimy już teraz do makijażu oczu i do naszej palety. Pierwszy produkt, który dzisiaj będziemy testować. Tutaj fajnie mamy pokazaną instrukcję z jakimiś takimi krokami po kolei w makijażu, żeby sobie zrobić ładny makijaż oka, co, gdzie i jak. Jeśli chodzi o same cienie, one są zabezpieczone. Po ściągnięciu zabezpieczenia paleta wygląda tak. No jak widać, jest trochę stylizowana na Huda Beauty, prawda? Tutaj mamy takie właśnie charakterystyczne dla niej chociażby cienie, które wyglądają trochę jak taka mozaika. Mamy tutaj brokat, tutaj też jest taka mozaika, mamy oczywiście perłowe jakieś cienie, no i mamy też trochę matów. Jestem ciekawa tych cieni, dlatego przesłuchujmy sobie je, chociaż niektóre, żeby zobaczyć. Nie wierzę. Wow! Czy wy to widzicie? Okej, dobra, lecimy z drugim. Ale czad. Zobaczmy na jakiś matowy. Okej, czekajcie, bo trochę mnie zatkało jak gdyby. Zobaczmy sobie tak. Tutaj mamy ten matowy. Okej, on się sypie, ale zobaczcie jaki tu jest pigment. Wow. Tutaj mam z kolei tą taką powiedzmy mozaikofolię. Dobra. Coś czuję, że polecicie chyba po tym filmie do Action po tą paletę, zanim jeszcze jest. Okej, słuchajcie, no na razie nie ma słabego cienia. No dobra, ten trochę tutaj robiony niby na taki duochrom, niebieski z fioletem, z różem, on troszeczkę jest taki zgaszony i bardziej sypki, ale generalnie te trzy cienie to jest w ogóle jakaś magia. Chcecie więcej? Wiem, że chcecie. Oj, ja was znam. Dobra, lecimy jeszcze w takim razie, zobaczmy sobie na ten tutaj. O Jezu, brokat. Za mocno chyba wciskam te paluchy, ale nie trzeba tutaj w ogóle nic wciskać, tylko delikatnie przykładać. Tu jest baza w ogóle, wow. Jeden cień, który jest kremowy, taki trochę jak korektor, jak kamuflaż. Tutaj ten, nie wiem czy to widać. No... Okej, lecimy raz jeszcze. Ten fiolet wygląda tak. Fajny, fajny też cień. Matko, czy wy to widzicie w ogóle? Ciężko jest zrobić taki brokatowy cień, żeby on ładnie się rozkładał, ten brokat, bo on zawsze robią się zazwyczaj plamy, a zobaczcie jak ten tutaj się słoczuje, no to jest po prostu jakiś kosmos. Lepszy niż Huda Beauty, szczerze. Mam kilka jej palet i... no nie wiem czy ten się nie słoczuje lepiej. Dobra, no i ten bardzo fajny, ten taki rose gold, śliczny. Wrócę za pół godziny jak dojdę do siebie.
Dobra, możemy już zacząć makijaż oka, ale zanim to zrobimy, to czuję, że mam strasznie suche usta, dlatego nałożymy sobie wcześniej ten produkt. I od tego produktu zaczniemy, to jest ta Nivea, o którym Wam mówiłam. Mega jestem ciekawa tego produktu, bo no, w zimie wiadomo, bardzo często smarujemy usta jakimiś pomadkami, więc jeśli ten produkt będzie fajny, to myślę, że wyląduje w mojej torebce na dobre. Fajny, słuchajcie, w aplikacji, zobaczcie, tutaj sobie wykręcamy go, także... Wow, ładnie pachnie. Taki ma trochę czekoladowy zapach, tak. No to jest taki stricte nudziak. Miejcie na uwadze też to, że ja jestem troszeczkę opalona od samoopalaczy, więc u mnie on może wyglądać trochę na za jasny. Ale jeśli macie wyjaśniejszą karnację, nie jesteście jacyś opaleni bardzo, to on może wyglądać bardzo fajnie u Was. Mi się podoba. Będę w nim chodzić. Tak czy siak. Skoro mamy bazę, to zacznijmy od bazy oczywiście. Nałożę sobie ją trochę na taki pędzelek płaski. Tutaj już miałam ściągnięty korektor, także powieka prawie, że była goła. Tak wygląda teraz jedno oko kontra drugie. No, jest różnica. Teraz przechodzę do tego cienia, Sweetheart, czyli hardkorowa, taka miedź, czerwień, trochę czerwień, taka brudna, i nakładam na całą ruchomą powiekę aż do załamania i do wewnętrznego i zewnętrznego kącika. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego cienia. Wow, jest naprawdę mega napigmentowany. No i na tej bazie się ładnie trzyma. Naprawdę, ta baza nie jest przykra, oby tylko się trzymała po prostu tej powieki i naprawdę będzie czad, będzie moc. Dobra, trochę rozcieram oczywiście to, co mi zostało na pędzelku, tą resztką, rozcieram sobie ten cień. Zobaczcie, prawie całkiem się wyblendował. I przechodzę teraz do mojego cienia Sunset, czyli tej brzoskwini. I będę tą brzoskwinię razem z tą czerwienią tutaj sobie rozcierać powyżej załamania. Dość wysoko, żeby to cieniowanie tutaj mi tak wychodziło konkretnie. Słuchajcie, te cienie naprawdę bardzo fajnie się łączą z sobą, ładnie się blendują. No nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o pracę tymi cieniami. Pięknie się rozcierają. Teraz przechodzę do takiego maleńkiego, cieniutkiego, bardzo precyzyjnego pędzelka i będę sobie tutaj powyżej załamania rysowała kreskę, coś w tym stylu, tą moją jasną bazą. Po to, że chcę sobie tutaj zrobić taki akcent po prostu, jasny, i będę sobie na to naklejać takie świecidełka, cyrkonie. No, zabawmy się. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy będzie fajne, czy nie będzie fajne. O tym zaraz się przekonamy. Także nakładam sobie tą moją bazę na pędzelek i działamy. Ona jest dość twarda. No, tak jak kamuflaż. Gdyby ona była bardziej plastyczna, to łatwiej by się malowało. Ale to nic, damy sobie radę. Mogłabym wziąć inny produkt, który na pewno lepiej by się tutaj sprawdził, ale testujemy tą bazę i te cienie i chciałabym po prostu wykorzystać wszystkie produkty, no jak najwięcej produktów z tego tutaj, wiecie, z tej palety jednej. Tak więc troszkę się tutaj pomęczę bardziej. I teraz przechodzę do cienia najjaśniejszego, który mam w palecie, czyli chyba to będzie ten. Waham się między tym a tym, ale to będzie chyba ten, jednak najjaśniejszy, i nakładam go na tą moją bazę, żeby utrwalić i też jeszcze rozjaśnić po prostu to miejsce. Teraz przechodzę do moich ozdób i nakładam, przyklejam je po prostu tutaj, robiąc sobie jeszcze ładnie, no, podkreślając to odcięcie. Klej na łapkę. Myślę, że białe będą najładniejsze, tak, bo będzie najfajniejszy kontrast. Zaczynam od środka, ale oczywiście to nie ma znaczenia. Po prostu tak mi jest najwygodniej, bo będę mogła sobie odpowiednio rozplanować te świecidełka. I jeszcze jeden ostatni. Tu.
Zanim przejdziemy na dół powieki, to jeszcze chciałabym wykończyć górę i mam tutaj ten eyeliner, tak? Który kupiłam za niecałe 5 zł, więc przetestujmy sobie też ten eyeliner i namalujmy sobie kreskę. Eyeliner wygląda tak, bardzo klasyczny, dość gruby, a może mi się wydaje. No, generalnie w pisaku, ja lubię takie eyelinery. Nie jest jakiś przesadnie lejący się, bardziej suchy niż mokry jednak, ale fajnie się nim maluje. I teraz tak, tutaj wewnętrzny kącik, nałóżmy sobie trochę tego różu. Jeszcze nie testowaliśmy tego cienia dzisiaj, tak więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby go spróbować. Piękny jest ten cień. Słuchajcie, to jest jak naprawdę taka folia. Bardzo kremowa, on dosłownie sunie jak masełko. Zewnętrzny kącik najpierw zaznaczę tym brązem ciemnym, którego też zresztą dzisiaj jeszcze nie używaliśmy. To jest taki ciepły brąz, widzimy to. On bardziej pod właśnie takie nawet bordo wpada. W palecie wygląda ciut inaczej, bardziej czekoladowo, ale na oku jest dość ciepły. Zanim nałożę Sweetheart i połączę górę z dołem, to jeszcze trochę tego Sunset nabiorę na taki pędzelek i zjadę nim oczywiście podczyszczony dość nisko. Też sobie ładnie tutaj to zrobić takie cieniowanie. No, jakie moje oko zielone się zrobiło teraz, takie zielone fest. Ładnie ten pomarańcz po prostu wybił tęczówkę mojego oka. No i tak jak mówiłam, teraz przechodzę do tego Sweetheart, czyli tego czerwonego i ładnie sobie tutaj jeszcze cieniuję ten mój zewnętrzny kącik. Okej, pozwólcie teraz, że szybko poza kamerą wykończę drugie oko, dokleję sztuczne rzęsy, nałożę już może rozświetlacz i wykończę generalnie twarz i będziemy mogli przejść do makijażu ust. Jeśli chodzi o tą kredkę, tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że jest tutaj wystarczająco dość już na tym oku, ale zobaczmy sobie chociaż na nią, o ile uda mi się do niej dostać. Tutaj mam właśnie tą gąbeczkę. O, jaka fajna, mięciutka, naprawdę fajna. No i tutaj mam kredeczkę, która wygląda tak. Okej, może troszeczkę tylko sobie tutaj... mięciutka jest! Podoba mi się. Ja nałożę jej trochę tu. I sobie ją rozetrę. Zobaczymy, jak się... Ale jest fajna ta kredka. Naprawdę jest fajna. Dobra, już nie kombinuję. Pozwólcie, że dokończę resztę makijażu i przechodzimy do ust. Oczy mamy gotowe. Jeśli chodzi o ten piękny rozświetlacz, który tak mi się mieni na różowo, to jest paleta od Anastasii Beverly Hills Dream i to jest ten tutaj rozświetlacz różowy. Ten właśnie produkt dzisiaj mam na sobie, prawda, że piękny. Jeśli chodzi o róż, to pochodzi on z firmy Affect i z tej właśnie oto palety. To jest ten tutaj produkt. Jeśli chodzi o rzęsy, to są to rzęsy Ardell, natomiast maskara Eveline. Tą maskarą sobie ładnie właśnie jeszcze wytuszowałam dolne rzęsy i połączyłam sztuczne z naturalnymi. No i co? Możemy przejść już do ust. Jeśli chodzi o usta, to mam tutaj dwa produkty. Po pierwsze ten piękny błyszczyk różowy, róża. No i tutaj mamy ten NYXA produkt. Zobaczmy sobie na ten najpierw. To jest błyszczyk, słuchajcie, wzbogacony witaminą E. Tak wygląda. Taka piękna róża. Tutaj też jeszcze jest wszystko zabezpieczone, zafoliowane. Dobrze, Lip Gloss Red, czyli będzie, podejrzewam, czerwony jednak. Muszę przyznać, że jak na błyszczyk, który kosztował piątaka, nawet nie, no to opakowanie robi wrażenie. Jest naprawdę bardzo pomysłowe. No i odkręcam sobie... ale czad. No dobra, tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest ta moja róża. Pachnie tanio. Pachnie jak takie błyszczyki ze sklepu po 2 złote, szczerze mówiąc. No, ale no okej, taki słodki, cukierkowy zapach. Troszkę chemiczny. Zobaczmy sobie na ten produkt. Mam tutaj jeszcze tą pomadkę, ten balsam z Nivei. Aha, okej. Klasyczny, czerwony,
dość wodnisty, dość lejący się, taki trochę w zasadzie jak tint bym powiedziała, ale nie jest zły, spoko, jest ok. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze na ten z NYXa, zanim zdecydujemy, co dzisiaj pójdzie na moje usta. Widzimy, jaki kolor fajny, taki brązowy bordo, takie ciemne bordo. Bardzo fajny, jeśli nie będzie robił plam, bo no, to jest jedna rzecz, której się obawiam, natomiast sam kolor jest petarda. Okej, okay. On tutaj bardziej na śliwkę wpada, na fiolet już nawet trochę. Ale to jest chyba ten kolor, który dzisiaj powędruje na moje usta, bo bardziej do mnie przemawia niż tamten czerwony błyszczyk. O tak. To jest czad tutaj. Słuchajcie, on w ogóle nie robi plam. No na razie z tego, co widzę, zobaczcie, jaki to jest pigment. Widzimy to? On po prostu sunie. Wow, to był chyba dobry zakup. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Makijaż wykreowany nowościami, które kupiłam w Action. Słuchajcie, jeśli mam podsumować te kosmetyki, no to muszę powiedzieć tak, że wow, wow, wow. Ta paleta, szacun, za 20 zł chyba nie miałam lepszej. Jestem pod ogromnym wrażeniem pigmentu, tego jak te cienie się blendują, łączą z sobą, jak one fajnie się rozcierają wręcz do zera. Jeśli chodzi o te cienie, które przetestowaliśmy, no nie było tutaj słabego cienia, serio, nie było. Także jeśli mam być szczera, ta paleta jak najbardziej na tak, ale jeśli chodzi o maty, musicie mieć świadomość tego, że one są dość sypkie, dosłownie trochę takie jak właśnie u Anastazji Beverly Hills, gdzie są dość suche, sypkie te cienie, tak jak czyste pigmenty, coś w tym stylu. No ja jestem... Po prostu no brak mi słów, no nie wiem co mam powiedzieć. Paleta jest sztos. Jeśli chodzi o produkty do oczu, tak samo są bardzo fajne. Jeśli chodzi o ten eyeliner, fajny, czarny, głęboki kolor, nie rozlewa się, wręcz jest dość suchy, więc tutaj takie znak zapytania, bo nie wiem na jak długo on starczy, bo tak jak mówię, jest dość suchawy w tej swojej formule, więc nie wiem jak długo mi posłuży, ale i tak za 5 zł uważam, że to był świetny zakup. Jeśli chodzi o tą kredkę czarną, jak najbardziej jestem na tak, będę jej używać, bardzo mięciutka, bardzo plastyczna, taka kremowa, masłowa, sunie na linii wodnej, trochę ją nawet więcej dałam i muszę Wam powiedzieć, bez problemu się też tutaj rozmazywała, także widzieliście zresztą to, wow, jestem na tak. Jeśli chodzi o tą pomadkę z NYXa, nie mam nic takiego w swojej kolekcji i jestem zachwycona. Oczywiście jest to pomadka bardzo ciemna, która wymaga precyzji i no nienagannego tutaj nałożenia, rozprowadzenia, dlatego użyłam też tutaj jeszcze konturówki z Natio, która jest właśnie taka ciemna, śliwkowa też, Tulip chyba, to był odcień. No i właśnie tą konturóweczką sobie jeszcze ładnie podkreśliłam te moje usta, natomiast no ten produkt, wow, szał ciał za ile? 8-9 zł. Piękny kolor, naprawdę bardzo mi się podoba i zobaczcie, jakie zęby są białe. No, to jest dodatkowy bonus. Jeśli chodzi o ten błyszczyk, no fajny, ładny ma, że tak powiem, opakowanie, no ale co więcej tutaj mogę powiedzieć, no błyszczyk jak błyszczyk, zwykły, taki jak ze sklepu po 2, po 4 zł, tutaj nie ma żadnych ochów, achów, natomiast bardzo poprawny produkt. No i jeśli chodzi o teraz, to by było na tyle. Przyjdę do Was oczywiście po całym dniu, bo chciałabym Wam pokazać jeszcze taki szybki zrobić update, żebyście mogli zobaczyć, jak te cienie wyglądają na tej bazie przede wszystkim, bo no, tutaj sama jestem ciekawa, czy one w ciągu dnia pod wpływem tej bazy gdzieś tam nie migrują, nie zjadą z oka, co tutaj się podzieje. Także na razie Was zostawiam, widzimy się na podsumowanie. Szybki update, przychodzę do Was po całym dniu. Mam ten makijaż na sobie coś około 7 godzin, a może trochę mniej. Tak, usta, specjalnie ich nie zmywałam, wiem, że wyglądają nieładnie i nieestetycznie, ale chciałam Wam pokazać, że cały dzień przetrwały przy jedzeniu, przy piciu. Oczywiście tutaj już mi się porozmazywały kąciki, no widać to mocno, ponieważ jest to ciemny kolor, ciemna szminka. Mocno się już błyszczę, wyświecam, no oczywiście jest to kwestia
po prostu, żeby wziąć chusteczkę i delikatnie sobie zmatowić tą skórę. Teraz tak, jeśli chodzi o cienie, bo to nas najbardziej interesowało, widzimy, co się tutaj podziało. No niestety, ale one, tak jak myślałam, przy tej bazie nie dość, że straciły na intensywności, to jeszcze powłaziły w załamania, migrowały. Tutaj mi się zrobiła dziura w ogóle, myślę, że to widać. Tak samo tutaj, no po prostu one się zrolowały i właśnie są widoczne mocno prześwity. Następnym razem jak będę używać tej palety, to zdecydowanie nie z tą bazą, która jest w niej, tylko po prostu na korektor, tak jak zawsze to robię. Jeśli chodzi o eyeliner, to też bez zarzutu jest wszystko tak jak było, nic się nie połamało, nie pokruszyło. Czarna kredka jest. To jest w ogóle szok, bo zazwyczaj po prostu, no nie wiem, czy wy też tak macie, ale dużo kredek u mnie czarnych gdzieś tam znika w ciągu dnia. Wiadomo, oko pracuje, gdzieś tam delikatnie może łzawi i one znikają, a tutaj wszystko jest tak jak było, także wow, czarna kredka się utrzymała, szacun. No i to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten film okazał się być dla was w jakikolwiek sposób przydatny, pomocny, ciekawy. Piszcie proszę w komentarzach pod filmem, co myślicie, jeśli chodzi o ten makijaż i o te kosmetyki oczywiście, które dzisiaj testowaliśmy. Mega jestem ciekawa waszej opinii. Zachęcam was też do odwiedzenia mojego Patronite'a dla osób, które chciałyby wesprzeć ten kanał nie tylko łapką w górę czy pozytywnym komentarzem, ale też grosikiem. No i to tyle. Ściskam was bardzo mocno, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!